Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Halina Skubisz. Jestem siostrą ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Jest to zgromadzenie, które istnieje już ponad 130 lat. Pracujemy w tej chwili w 9 krajach. Jesteśmy na Litwie, Ukrainie, Białorusi, w Rosji, na Syberii, w Czechach, Kamerun, Kongo i Rwanda. Ponieważ tematem tego spotkania ma być siostra Wanda Boniszewska, więc nie chciałabym poświęcać więcej czasu na przedstawienie zgromadzenia, ale jeśli ktoś jest zainteresowany, to na portalu PCH24 jest też materiał o naszym zgromadzeniu. Można się coś więcej dowiedzieć. A ja przejdę już do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Chciałabym, żebyśmy się dzisiaj spotkali ze służebnicą Bożą, siostrą Wandą Boniszewską. Była to moja współsiostra, którą, nawiasem mówiąc, poznałam osobiście. Spotkałyśmy się w Częstochowie w 80-tych latach, a później kilka lat mieszkałyśmy, ja mieszkałam w tej samej wspólnocie, w której była siostra Wanda. Ja później przeszłam do innej wspólnoty. I jak gdyby sam moment jej śmierci, to już byłam gdzie indziej. Ale kilka lat byłyśmy w jednym domu. Miałam to szczęście, że mogłam ją spotkać. Bóg obdarzył ją bardzo szczególnymi darami i łaskami. Już właściwie od dziecięcych lat mogła zrozumieć, jak wielka jest miłość Jezusa do człowieka. Ale w szczególny sposób Jezus pokazał jej, jak bardzo ukochał kapłanów i osoby zakonne. Dał jej poznać pragnienie swojego serca, miłość, którą ma i wielkie znaczenie tych osób, które są w planie zbawienia, bardzo istotne i bardzo bliskie jego sercu. Siostra Wanda napisała tak: miałam łatwość w poznaniu, czym jest dusza względem Boga i jakie ma znaczenie dusza szczęśliwa i nieszczęśliwa, czyli zbawiona i potępiona. Miałam też szczęście poznać wielkość serca Bożego. Gdyby określić w stosunku do ludzkiego, to jak atom ludzkie, a jak słońce Boże. I to jeszcze nie zupełnie się zgadza. Składam wszystko w Twym sercu. Cieszę się, że mogę coś złożyć w ofierze Panu. Jestem przekonana, że Jezus jest ze mnie zadowolony, a że ludziom dogodzić trudno, no bo to są ludzie. Z miłości do Jezusa pragnęła nieustannie towarzyszyć Mu w Najświętszym Sakramencie, pragnęła Mu wynagradzać, pragnęła przyjmować wszelkie cierpienia w duchu miłości i tak jak gdyby oddawać miłością za tych, którzy powinni kochać, a nie kochają. To moje dzisiejsze wystąpienie przygotowałam w takiej formie, że najpierw chciałabym przedstawić króciutko życiorys, a później pewne takie charakterystyczne cechy właśnie duchowości siostry Wandy. Więc jeśli chodzi o życiorys, siostra Wanda Boniszewska urodziła się 2 czerwca 1907 roku. Ponieważ w 1907 roku był jeszcze kalendarz juliański, więc czasem mogą Państwo spotkać inną datę, 20 maja, ale to jest ten sam dzień, tylko podany według różnych kalendarzy. Urodziła się we wsi Kamionka, 10 km na północny wschód od Nowogródka. Był to majątek jej dziadka, Michała Boniszewskiego. Były to tereny, które w XIX wieku zostały włączone do Rosji jako tak zwana gubernia zachodnia. Na podstawie dokumentów, jakie mamy zachowanych, przypuszczamy, że ojciec Wandy, Franciszek, pochodził z rodziny szlacheckiej. Ale po powstaniach jego majątek rodzinny został skonfiskowany i dziadek Wandy, pan Michał Boniszewski, kupił właśnie ziemię, na której zbudował właśnie tą posiadłość Kamionka. Matka Wandy natomiast, Helena, urodziła się w 1880 roku. Pochodziła z rodziny żydowskiej, żyjącej w Mejszagole. Była córką Fajgi i Abrahama Anolik. W wieku 15 lat została ochrzczona po 9 miesiącach przygotowania. Przyjęcie chrztu wiązało się automatycznie z wykluczeniem ze społeczności żydowskiej i wtedy została adoptowana przez swojego ojca chrzestnego. W wieku 16 lat zawarła małżeństwo.
W rodzinie Boniszewskich urodziło się 11 dzieci. Trójka z nich zmarła w dzieciństwie. Wanda była 5. dzieckiem. Przed nią zmarła jedna siostra, także miała 3 starsze siostry żyjące i ona później po nich i reszta rodzeństwa młodsza. W 1907 roku, 16 czerwca, została ochrzczona w kościele parafialnym. Z zapisów, które przedstawia Wanda, wiemy, że rodzice byli gorliwymi i praktykującymi katolikami. I tak też wychowywali swoje dzieci. Uczyli je modlitwy, dawali im przykład ofiarnej pracy, mężnego znoszenia trudów codzienności. Matka, zwłaszcza matka, odmawiała z nimi codziennie wieczorny pacierz, chodziła do kościoła na mszę świętą w niedzielę. No był to kawałek, ponieważ to było ponad 10 km odległości. Od najmłodszych lat opowiadano Wandzie o Panu Jezusie, przekazywano wartości ewangeliczne. Wanda pisze, że chociaż była małym dzieckiem, to najbardziej lubiła modlić się w sercu. Bardziej sercem niż ustami. Wolała rozmyślać o życiu Pana Jezusa w tabernakulum lub o śmierci na krzyżu. Na modlitwie czułam się szczęśliwą. Prosiłam Matki Boskiej, ażeby wstawiała się do Syna swego za mnie, bo chcę zostać zakonnicą. W tym czasie zaczęłam zwracać większą uwagę na swe błędy, wady i charakter wrodzony. Byłam upartą, żywą, popędliwą, skorą do zapalczywego gniewu, a nawet zemsty. Dzięki światłu Bożemu, które rozjaśniło moją duszę i wskazywało na konieczność wyrzeczenia się wszelkich przywiązań, a oddanie się Jezusowi, zrozumiałam wartość i cnotę, wartość i wagę cnoty umartwienia. Opisuje, że zaczęła wtedy bardzo mocno pościć, zaczęła się umartwiać, spać na twardym łóżku. Oczywiście to wszystko robiła bez wiedzy rodziców. Skończyło się tak, że zrujnowała zdrowie, wprowadziła się w bardzo mocną anemię i praktycznie prawie całą zimę musiała leżeć w łóżku. Tak jak wcześniej, bardzo pragnęła przyjąć pierwszą komunię. W związku z tą chorobą ta jej pierwsza komunia święta mocno się przesunęła, co było dla niej powodem ogromnego cierpienia i pragnienia. Chętnie brała udział w procesjach w kościele parafialnym. Życie religijne budziło ogromne jej zainteresowanie. W latach dziecięcych, kiedy mówiła, że chciała być zakonnicą, to brała długie sukienki mamy, przebierała się w te sukienki, no i już udawała, że jest zakonnicą na 102. Ubierała ołtarzyki, modliła się przed figurką, no tak jak każde dziecko wyobraża sobie, że wygląda życie zakonnicy. W chwilach wolnych od zabaw dziecięcych zastanawiała się nad ciekawą rzeczą, a mianowicie nad życiem Pana Jezusa w tabernakulum. Nie wiem, czy wszystkie dzieci tak myślą i tak się zastanawiają w czasie zabaw dziecięcych, ale ona nie mogła zrozumieć jednej rzeczy. Jak to, że Pan Jezus, władca całej ziemi, całego świata, a pozwala się, żeby go księża w szafeczce zamykali? Ja mówię, no nie mogłam tego zrozumieć. Tłumaczyła i służąca Zosia, która się nimi zajmowała, i mama tłumaczyła, że no to tak jest. Mówi, i nawet ksiądz mi tłumaczył, nie mogłam tego zrozumieć, aż dopiero Pan Jezus jej to wszystko wytłumaczył. 19 maja 1918 roku przyjęła komunię świętą, pierwszą komunię świętą. Było to dla niej bardzo ważne, bo już jako dziecko były takie sytuacje, że nie mogła się doczekać tej pierwszej komunii świętej, więc wyrwała się, niezauważona, podeszła do balasek, uklęknęła i liczyła na to, że ksiądz jej da najświętszy sakrament. Ale ponieważ była jeszcze tak mała, że prawie jej nie było widać znad balasek, to ksiądz ją minął i przeszedł. Więc akt się zauważył i szybko ją stamtąd zabrali. Więc ten moment pierwszej komunii świętej był niesamowicie wyczekiwany przez nią. Tak jak mówiłam, przez fakt swojej choroby opóźniła to przyjęcie pierwszej komunii świętej i to było dodatkowo dla niej takim ciężkim przeżyciem. Ale przyjęcie komunii świętej to był moment, który tak wspomina. Dzień pierwszej komunii świętej był dla mnie dniem niezwykłym. Pierwszy raz Pan Jezus przemówił do mnie głosem wyraźnym. Cieszyłam się bardzo, mając najukochańszego w duszy. Ponieważ na zielone świątki wypadało 40-godzinne nabożeństwo, więc miałam sposobność przepędzić kilka godzin na adorowaniu Go. I przy tej okazji mówiłam Mu o wszystkich swoich zamiarach i pragnieniach, nawet najmniejszych. Pan Jezus też mi mówił,
o swym boskim pragnieniu dusz i zachęcał do cierpień, które w przyszłości mnie spotkają. Mówił o braku zrozumienia wiary świętej, nawet w duszach jemu szczególnie oddanych. Wszystko to głęboko wpadło mi do serca, a miłość względem Boga potęgowała się. Nie potrafię opisać szczegółowo mojej rozmowy. Ach, jak słodko było przepędzać te chwile na rozmowie. Tylko trochę obawiałam się przepowiedzianych dla mnie cierpień. 3 lata później otrzymała sakrament bierzmowania z rąk księdza biskupa Zygmunta Łozińskiego, który zresztą wrócił po aresztowaniu. I tak jak ona opisała, widać było te trudy aresztowania. Zresztą historycy podają, że w momencie, kiedy wyszedł z więzienia, ważył 41 kilo, tak był wychudzony i tak wyniszczony. Więc Wanda też zapisuje, że był to świątobliwy człowiek i widać było tę jego jedność z Bogiem. Po tym sakramencie bierzmowania Wanda pisze, że tak jak gdyby czuła w duszy dalsze nawoływanie do ofiary, do większej miłości bliźnich, wyzbycia się własnych zachcianek. Oddaj się całkowicie mnie. Całkowicie zrozumiała, że ma być posłuszną rodzicom. No i tak jak też myślała, w duszy radość, zrozumienie, zadowolenie, ale rodzice nie rozumieli wcale, co to znaczy to właśnie zachowanie Wandy. Tylko powiem nawiasem, że w atmosferze domu Boniszewskich wychowały się jeszcze kolejne 2 powołania zakonne. W naszym zgromadzeniu były 3 siostry boniszewskie. 2 rodzone siostry Wandy także były siostrami od aniołów. Ojciec Wandy nie był jej tak bliski jak matka, dlatego że miała z nim dużo mniej kontaktu. Pracował jako nadleśniczy w majątku hrabiego Grabowskiego i bardzo często po prostu nie było go w domu. A kiedy wybuchła wojna w 1914 roku, obawiając się tego, że zostanie wciągnięty do wojska, i kiedy usłyszał wszystkie te wiadomości o gwałtach i tak dalej, które się dokonują, to wziął najstarszą córkę i uciekli w głąb Rosji. Pani Boniszewska została z całą resztą dzieci. Majątek był wydzierżawiony i teoretycznie dzierżawca powinien płacić, tak się mieli utrzymać. Niestety, dzierżawca nie płacił w ogóle tych należności i znalazły się na skraju biedy. Więc mama Wandy, aby jak gdyby dać radę temu wszystkiemu, jakoś to ogarnąć, oddała 2 swoje córki w Nowogródku do sierocińca, do ochronki, żeby mogły tam przetrzymać ten ciężki czas wojny. Jedną z nich była Wanda, która po kilku dniach oczywiście uciekła i wróciła do domu. Ta ochronka w Nowogródku, tak nawiasem powiem, była prowadzona przez nasze siostry. To było takie pierwsze zetknięcie Wandy z naszymi siostrami. Ale nigdy nie pisała, żeby to jak gdyby wywarło na niej szczególne wrażenie. Może za krótko. Rok po zakończeniu wojny, w 1919 roku, wrócił ojciec z Rosji, ale był już innym człowiekiem. Nie wiem, być może przesiąknięty tą ideologią antyreligijną, zaczął zabraniać dzieciom chodzić do kościoła i częstego przyjmowania Komunii Świętej. I Wanda napisała tak: bolało mnie, ale ulec musiałam ojcu. Ach, jak wówczas cierpiałam. Pomimo tego, że czułam, że obecność Pana Jezusa dodaje mi sił do zniesienia tych trudności. Modliłam się za ojca bardzo i dzięki Bogu po pewnym czasie spobożniał i sam zaczął chodzić do kościoła. W tym czasie też Wanda w czasie spowiedzi zwierzyła się księdzu z tego nieustannego pragnienia i jak gdyby tego wołania, które słyszy w duszy: oddaj mi się całkowicie. I ksiądz powiedział, że Pan Jezus wzywa cię do życia Jemu poświęconemu. Jest to powołanie zakonne. I ten sam ksiądz też nauczył Wandy niezwykle cennej praktyki, a mianowicie nauczył ją, jak przyjmować komunię świętą duchową. I wtedy Wanda, kiedy rodzice nie mogli, kiedy nie mogła pójść do kościoła, jak wcześniej mówiłam, że ta odległość była dosyć duża, to uciekała się do tej praktyki i mówiła, że to jej pomagało przetrwać wiele trudnych momentów.
Oczywiście rodzice, słysząc, że chce iść do zgromadzenia, ona była jeszcze bardzo młodziutka, więc mama się śmiała, a tata powiedział jej, że powinna zdobyć zawód. Że zawód to jest bardzo ważna rzecz, nawet w zgromadzeniu. Jeśli chodzi o wykształcenie Wandy, ona elementarne wykształcenie otrzymała w domu. Uczyła ją mama, uczyła ją jej starsza siostra Franciszka, ta, która była w Rosji. Tam skończyła kolegium nauczycielskie czy szkołę dla... W każdym razie jako nauczycielka już wróciła i zorganizowała taką szkółkę dla dzieci. Uczyła się też we wsi Zdanowicze, 2 kilometry od domu. I tam można powiedzieć, że była zaliczana do dzieci dosyć inteligentnych i radziła sobie dobrze. Szczególnie jeśli chodzi o historię. Ale różne jej choroby, na które raz po raz zapadała, nie pozwalały jej regularnie uczęszczać do szkoły. Więc zaniedbania w nauce rodzice próbowali uzupełniać prywatnymi lekcjami, które jakiś czas pobierała. Kochała przyrodę, kwiaty, zwierzęta. Jeśli chodzi o wykształcenie zawodowe, o którym mówił ojciec, to tak naprawdę zdobyła je dopiero w zgromadzeniu. W 1926 roku została przyjęta do postulatu, to jest taki pierwszy etap życia zakonnego. Później w sierpniu została przyjęta do nowicjatu. Jej spowiednikiem i kierownikiem duchowym był ksiądz Tadeusz Makarewicz. Był to niezwykły kapłan, który był znawcą, jeśli chodzi o prowadzenie dusz. I na początku ona nie była przekonana do niego, ale później stał się jej spowiednikiem i bardzo wiele mu zawdzięczała. Prowadził ją przez różne trudne doświadczenia, które przeżywała. Kiedy otwierała przed spowiednikiem duszę, otrzymywała od niego takie polecenie, żeby te głosy, które słyszy, bo ona mówiła, że słyszy głos Jezusa, który ją nawołuje do tego oddania, który mówi jej o różnych swoich pragnieniach i tajemnicach. I wtedy ksiądz Makarewicz mówił jej, żeby za tym nie szła. Żeby uważała, że to są złudzenia, raczej halucynacje, żeby w to nie wchodziła. Więc Wanda na modlitwie mówi tak: Panie Jezu, kiedy ksiądz w konfesjonale mówi, że mam nie wchodzić, to tak jakbyś mi ty powiedział, no to co ja mam zrobić? Musisz mi dać jakiś znak prawdziwości tego, bo ja inaczej nie będę z tobą rozmawiać, ja w to nie będę wchodzić. No i otrzymała taki znak. Stały ból z prawego boku przez serce ku lewemu. Dokuczał w pierwsze piątki po Komunii Świętej, czasem na rozmyślaniu albo w czasie mszy świętej. Te wewnętrzne przeżycia sprawiały w duszy skutki nadzwyczajne. Wiele się dzięki nim dowiedziała. Zrozumiała, jak wielkim złem jest grzech, jak głęboko rani serce Pana. Zrozumiała także, że głębsze i boleśniejsze rany zadają ci, którzy są powołani do większej świętości. Wcześniej Wanda przeżywała różne rozterki co do wyboru zgromadzenia. Przerażały ją słowa, które jej powiedział Pan Jezus. Kiedy przyjdzie do naszego zgromadzenia, że będzie całe życie za nic mianą, niezrozumiałą, będą cię usuwać, będziesz napastowaną przez szatanów i złych ludzi, ogarną cię ciemności wewnętrzne, te same, co już doznawałaś i jeszcze większe, ale ja cię wspomogę. Ostatecznie zdecydowała się po różnych rozterkach i w 1933 roku złożyła śluby wieczyste w naszym zgromadzeniu. Przez cały ten czas miała problemy z wyznaniem spowiednikowi szczerze i tak zupełnie otwarcie tego wszystkiego, co przeżywała, jeśli chodzi o jej relacje z Jezusem. Nie wiedziała, jak powiedzieć o tych rozmowach z Jezusem. Nie wiedziała, jak powiedzieć o tych znakach prawdziwości. Ona to nazywała niespodzianki, o bólu, który odczuwała, ponieważ zaczęła odczuwać ból w miejscach ran Chrystusa. Czyli jak gdyby mówi się o takiej formie stygmatów wewnętrznych. To znaczy nie krwawią, nie widać, ale odczuwa się w tych miejscach ból. I ona zaczęła to odczuwać. Nie bardzo wiedziała, jak to wszystko spowiednikowi powiedzieć. Odczuwała, że Jezus pociąga ją do rzeczy wyższych, ale zasłaniała się swoją niegodnością i prosiła, żeby Pan Jezus dał te łaski innym, gorliwszym. W 1934 roku została przeniesiona na placówkę do Pryciun. Tam zajmowała się przygotowaniem dzieci do pierwszej komunii świętej, opiekowała się nimi podczas nabożeństw, katechizowała. Po spowiedzi
w grudniu, to był czas Adwentu, zanotowała, że zemdlała, odczuwając gwoździe targające jej ciało i ostre, ukośne żelazo w klatce piersiowej. Nie powiedziała jednak spowiednikowi o tym wydarzeniu. Tak się zdarzyło, że ponieważ te rany bardzo krwawiły, ona była bardzo osłabiona i siostry poprosiły, żeby udzielono jej sakramentu namaszczenia chorych. Więc ksiądz Makarewicz, udzielając jej sakramentu namaszczenia chorych, zauważył rany na rękach. O zaistniałej sytuacji powiadomiono arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego, biskupa diecezji, no i oczywiście powiadomiono także przełożonych. Ksiądz arcybiskup spotykał się z Wandą kilkakrotnie. Jak gdyby ona prosiła go o łaskę, żeby zwolnił ją z tych stygmatów. Ksiądz arcybiskup powiedział, że powinna się otworzyć i przyjąć wolę Bożą i za nią ochoczo pójść. Także rozkazał jej po prostu posłuszeństwo woli Bożej. Przełożone w sytuacji siostry Wandy zachowały ostrożność, ale równocześnie też wiedziały, że jeśli to wola Boża, no to nie da się z tym wygrać. Na polecenie arcybiskupa, na jego sugestie, Wanda została poddana badaniom lekarskim. Internisty, neurologa, psychiatry. Ona opisuje te badania, że były nieprzyzwoite i bolesne. Nieprzyzwoite z racji tej, że odsłonięto jej ręce i nogi, te miejsca, gdzie miała stygmaty, a bolesne dlatego, że lekarz kłuł ją w miejscach stygmatów, badając jej wrażliwość. Stwierdzono po tych wszystkich badaniach jedynie chorobę płuc, ale i tutaj nie mieli w ogóle lekarze całkowitej zgodności co do tego, co to jest. Podejrzewano gruźlicę, więc Wanda musiała żyć w izolacji. Było to dla niej bardzo bolesne, szczególnie dlatego, że ona była przekonana o tym, że nie ma gruźlicy, że powodem tego stanu jest zupełnie co innego. Czasem uskarżała się Panu Jezusowi na swoją samotność, ponieważ wiadomo, była odsunięta od wspólnego stołu, nie miała kontaktu z siostrami. Kiedy otrzymała jakieś pomarańcze czy cukierki, no to nie mogła ich dawać innym, ze względu na to, że no, podejrzenie gruźlicy wiązało się z izolacją. Do Komunii Świętej miała przystępować jako ostatnia, żeby nie stać się przyczyną choroby innych. Ona to bardzo mocno odbierała jako takie odrzucenie. W latach od 1944 do 1948 była w różnych wspólnotach w Wilnie, a w 1948 ponownie wróciła do Pryciun. W czasie wojny i po jej zakończeniu siostry w Pryciunach utrzymywały się prowadząc gospodarstwo rolne. Tak naprawdę im dalej od Wilna, tym łatwiej było, tak się zdawało przynajmniej, że była większa swoboda i możliwość pracy duszpasterskiej. Mimo niebezpieczeństwa, jakie to z sobą niosło, siostry ukrywały u siebie przed łapankami i wywózką do Niemiec na roboty młodzież męską, kapłanów, braci zakonnych. Pomagały w wyrobieniu dowodów osobistych, na podstawie których dzięki innym datom urodzenia swobodnie można było pracować na takim odludziu. Byli to m.in. późniejsi księża Ksawery Stasiewicz, Sykstus Geidel, ksiądz Wacław Rusznicki, a także inni młodzi chłopcy, którzy zginęli walcząc w AK. Nadal, chociaż w ukryciu prowadzono katechezy, przygotowania do sakramentów, przez jakiś czas działała kaplica, ale oficjalnie nie zgłaszano władzom pobytu księdza. Po II wojnie światowej diametralnie zmieniła się sytuacja polityczna terenów wileńskich. Litwa została włączona do Związku Sowieckiego. Władze zaczęły traktować zakony kapłanów jako organizacje osoby niebezpieczne i wrogie systemowi komunistycznemu. Już w czasie okupacji sowieckiej rozpoczęto proces likwidowania wrogów systemu i nacjonalizacji ich własności, czyli po prostu zabrano klasztory, a zakonników gromadzono, zmuszano nie wprost metodą pośrednią do opuszczenia Litwy. Do 1949 roku poddano likwidacji wszystkie zakony i zgromadzenia żeńskie i męskie. Oficjalnie właśnie sami rezygnowali zakonnicy. Rozpoczął się dla zakonników etap pracy w ukryciu. Dla nas jako sióstr aniołów to była codzienność, normalność. My tutaj jak gdyby nie miałyśmy problemu z przystosowaniem i z kontynuowaniem pracy.
Bardzo często zdarzało się aresztowania kapłanów. Sytuacja stała się bardzo napięta, kiedy w 1948 roku aresztowano księdza Czesława Barwickiego w Łuczaju, dlatego że znaleziono u niego zapiski na temat ekstaz i przeżyć siostry Wandy Boniszewskiej. Ksiądz Barwicki był kapelanem sióstr i spowiednikiem siostry Wandy i przez czas pobytu w Pryciunach prowadził dokładne notatki. I te notatki właśnie zostały odnalezione. Jednak głównym obiektem zainteresowania był ojciec Antoni Ząbek, jezuita, który już w Wilnie był namawiany przez Urząd Bezpieczeństwa do współpracy, ponieważ jej nie chciał podjąć, uciekł, ukrył się i po latach poszukiwania, dzięki donosom i współpracy różnych osób, zlokalizowano go i zdecydowano o jego aresztowaniu. Aresztowanie nastąpiło w Wielkanoc 9 kwietnia 1950 roku. Podobnie jak w tym roku, Wielkanoc była 9 kwietnia. O godzinie 3 rano po przeszukaniu domu i schronu księdza Ząbka znaleziono dokumenty dotyczące naszego zgromadzenia i siostry Wandy. I tak po nitce do kłębka aresztowano 20 sióstr od aniołów. I wszystkie zostały zesłane na Syberię. 11 kwietnia aresztowano siostrę Wandę. Na podstawie znalezionych wcześniej dokumentów i zeznań księdza Ząbka uznano ją za osobę szczególnie niebezpieczną i od początku traktowano z ogromnym okrucieństwem. Jej działalność przestępcza opierała się na przynależności do nielegalnej organizacji Sióstr od Aniołów, na prowadzeniu na polecenie agenta Watykanu, czyli księdza Ząbka, nielegalnych zajęć, czyli katechezy z dziećmi chłopskimi, na przybliżaniu im religijnych i mistycznych pojęć, czyli na działalności szarlatańskiej, na przedstawianiu siebie jako niezwykłej, na przepowiadaniu przyszłości narodów i tak dalej. Zabrano ją do Wilna na ulicę Ofiarną. W nocy z 11 na 12 kwietnia rozpoczęły się przesłuchania. Do rana odpowiadała na nieprawdziwe zarzuty, na obelgi, była bita, kopana pod kolana, co powodowało upadki. Przez kilka dni codziennie przesłuchiwano ją, upokarzając ją zwłaszcza za jej mistyczne doświadczenia i przeżycia. Mimo to ona napisała, że w porównaniu z tym, jak ją przesłuchiwano we Włodzimierzu i później na Syberii, to te przesłuchania były krótkie i bardzo ludzkie. Siostra Wanda została osądzona i skazana zaocznie, ponieważ te wszystkie materiały, które zgromadzono, mówiły tak wiele o Bogu, o religii, więc uznano, że byłoby niebezpiecznie przedstawiać je w sądzie. I zaocznie skazano Wandę i te 19 pozostałych sióstr i księdza Ząbka i jeszcze kilka innych osób na obozy ciężkiej pracy na Syberii. Ksiądz Ząbek dostał 25 lat, Wanda 10, reszta sióstr też od 7 do 10 lat. Karę miała odbyć w Wierchnim Uralsku. To był taki obóz, o którym Sołżeńcyn pisał, że był zupełnie nieznany i że kto się tam dostał, to miał zginąć, w ogóle już nie istnieć. Obóz dla szczególnie niebezpiecznych więźniów politycznych. Na wykonanie wyroku czekała w więziennym szpitalu. 10 lutego 1951 roku otrzymała decyzję wyjazdu na Sybir. Droga odbywała się etapami. Był to czas, kiedy Wanda przeżywała na nowo stygmaty, otwarcie stygmatów i krwawienie stygmatów. I to jak gdyby stanowiło problem także dla lekarzy. Tak się złożyło, że pierwszy etap do Moskwy udało jej się przejechać z jej wieloletnią opiekunką, siostrą Rozalią Rodziewicz. W Moskwie je rozdzielono, Wanda jechała do Czelabińska pociągiem dla chorych. W Czelabińsku znowu spotkała się z Ruzią, ale tylko na kilka godzin. Ze względu na właśnie stygmaty zatrzymano ją kilka dni w Czelabińsku, a potem przez Magnitogorsk samochodem w Góry Uralskie do Wierchniego Uralu. Czas obozowy Wanda określa jako czyściec. Przesłuchujący ją nie mogli zrozumieć jej niezrozumiałej choroby. Tak to nazwali, tak określano stygmaty. Dodatkowo w czasie ekstaz miała wizje dotyczące Berii, Stalina, Abakumowa. I ona jak gdyby mówiąc
to, co dowiedziała się o nich, to potęgowało przesłuchania i okrucieństwo. Jej zły stan zdrowia i tlące się życie dla otoczenia stały się znakiem, który pokazywał absurdalność podejmowanych działań. Ogromna machina przemocy, przesłuchiwania, bicie, karcery, nieustanne upokarzanie i kobieta, która ledwie żyła, ale nie umarła, żyła stale. Lekarze zastanawiali się, jak to możliwe, że ona jeszcze żyje. Więźniowie widzieli, w jakim jest stanie, a ona żyła i stale była niezłomna. Dalej wierzyła. Stało się to przyczyną wielu nawróceń. Okazało się, że naczelnik, który przychodził ją który ją przesłuchiwał i w czasie przesłuchania bił głową o ścianę i robił to z ogromnym okrucieństwem, potem przyszedł do niej w nocy i mówi: wiem, że Bóg istnieje, sumienie nie daje mi spokoju. Musiałem się przeżegnać kilka razy, żebym mógł w ogóle zasnąć. Nie dałem rady. Teraz wiem, że Bóg istnieje. Doszło do takiej sytuacji, że ponieważ tych nawróceń było więcej, musiano zmieniać naczelników, strażników, lekarzy, wydano takie zarządzenie, że z Wandą nie można rozmawiać pojedynczo, muszą być dwie osoby. Pilnowano i podsłuchiwano praktycznie wszystkich słów i nic się nie zmieniało. Nadal były nawrócenia, nadal zdarzały się osoby, które jak gdyby zupełnie nie sugerowało nic, że mogłyby, ale prosiły o modlitwę za rodzinę, za nich, które mówiły: to, co pani mówiła, to, co mówiłaś, to prawda, o Berii, o Stalinie, to prawda. No to wystarczało, żeby kończyli w więzieniu albo daleko od obozu. Umieszczano ją wielokrotnie w karcerze, w izolatkach, w celach z psychicznie chorymi, czego bała się bardzo Wanda, agresywnymi skazanymi. Wszystkie te próby jej nie złamały. Nie udało się wyjaśnić jej niezwykłej choroby, jak określano stygmaty. Co więcej, tak jak mówiłam, personel, więźniowie nawracali się. Wanda wielokrotnie leżała w szpitalu. Musiała mieć operacyjnie usunięty guz na piersi, który powstał po kopaniu w czasie przesłuchania. Chorowała na zapalenie opon mózgowych, z którego wyleczyła ją pani doktor i nawet za to otrzymała medal i wyższy stopień wojskowy, że w warunkach obozowych udało się wyleczyć więźnia. Doktor Dwuszynkowa. Przeszła przez zapalenie miedniczek nerkowych, woreczka żółciowego, zapalenie otrzewnej, miała zapalenie opon mózgowych. No, po prostu jak gdyby liczba tych chorób, przez które przeszła w obozie, jest niesamowita. Był taki moment załamania, kiedy Wanda już mówiła, że już nie chce żyć. I mówi lekarce, żeby dała jej zastrzyk, żeby już to życie skończyć. A lekarka powiedziała jej tak: wy jesteście zbrodniarzami, ale my was leczymy i robimy, co możemy. Traktujemy was jak wszystkich innych ludzi. I Wanda opisuje, że rzeczywiście lekarze i pielęgniarki wobec niej byli zawsze bardzo dobrzy. 22 sierpnia 1955 roku ukazem Rady Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich więźniowie polityczni otrzymali amnestię 19 marca. Wanda została zwolniona 22 sierpnia 1956 roku. Po wyjeździe z obozu na jakiś czas skierowano ją do majątku Byków pod Moskwą. Ale to były straszne chwile. Wanda mówi, że to już było coś okropnego, dlatego że miała się tam wzmocnić przed dalszą podróżą do Polski. Okazało się, że pobyt tam był bardzo traumatyczny, dlatego że więźniowie zaczęli gwałcić kobiety, okazywali ogromną przemoc wobec słabszych. Jeśli ktoś się sprzeciwiał gwałtom, to go pobili. Tak pobili Wandę i innych zakonników. Także ona tam cudem uszła sama gwałtu, ponieważ obroniła jedną młodą dziewczynę, to potem chcieli się na niej zemścić. No i był to, jak ona opisuje, to była interwencja Matki Bożej. 15 października udało jej się wyjechać pociągiem z transportem innych osób do Polski. Przyjechała do Warszawy 17, przenocowała w Warszawie 18, przyjechała do Chylic, Konstancin Jeziorna pod Warszawą. I to był już czas życia Wandy w Polsce. Pierwszy etap oczywiście szpital na Solcu, ponieważ ten jej stan zdrowia był bardzo zły, a później była we wspólnocie w Białymstoku,
w Lutkówce i miejsce, które bardzo ukochała, to była Częstochowa. Bardzo pragnęła być w Częstochowie, modliła się o to razem z Ruzią. No i Matka Boża spełniła jej prośbę. Bracia doloryści, starsi bracia, szukali kogoś, kto by mógł się nimi zająć, gotować im posiłki. I Wanda z Ruzią się tego podjęły. W 1980 roku, kiedy miały już wymarzone mieszkanie i dobre warunki, Wanda, wysiadając z autobusu, w autobus uderzyła przyczepa samochodu i Wanda upadła i złamała biodro. Także w sumie niedługi czas cieszyła się tą bliskością Matki Bożej i swobodą w tym chodzeniu na Jasną Górę. W 1988 roku, ponieważ już nie była w stanie chodzić na mszę świętą, przełożone zaprosiły, zdecydowały, że Wanda będzie przeniesiona do domu właśnie w Chylicach, w Konstancinie Jeziornej, dlatego że tam jest kaplica, codziennie msza święta, siostry, które mogły się nią zaopiekować. I tak się też stało. Wanda przyjechała do Chylic i tam mieszkała i zmarła w 2003 roku. Pod koniec życia już miała posuniętą demencję i ciężko było jak gdyby złapać z nią kontakt, tak werbalnie. Nie do końca też jesteśmy pewne, na ile były to stany mistyczne, a na ile rzeczywiście wynikało to z jej demencji. Tutaj nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie to określić. Tyle jeśli chodzi o życiorys Wandy. Pierwsza rzecz, którą bym chciała podkreślić, jeśli chodzi o taką jej duchową stronę, to jest kwestia Jezusa w Eucharystii. Wanda napisała tak: wszystko jest marnością na ziemi, nic prócz Ciebie w Najświętszym Sakramencie. Umierając, będę żałować tylko więźnia w kościołach zaniedbanych. Żałować będę również wiosny i wiosennej przyrody na wsi, która unosi duszę wprost gwałtem do Stwórcy i piękna. Mój Boże, nie wiemy, kogo mamy na naszych ołtarzach. To, co mówiłam, że Wanda jako dziecko zastanawiała się nad życiem właśnie Pana Jezusa w Eucharystii. Ona tak mówi, że pamięta, jak Zosia jej opowiadała o tym Panu Jezusie i ona nie mogła tego zrozumieć. Wielki Pan nieba i ziemi i pozwala, żeby go księża zamykali w szafeczce. Obecność Pana Jezusa przeżyła tak głęboko, że kiedy chodziła do kościoła, to siedziała i jedyna jej modlitwa była taka, że patrzyła na tabernakulum i mówiła: biedny Bozia, biedny Bozia. Więc rodzice ją tam próbowali pocieszyć, ale nic się nie udawało, nie wychodziło. Wanda stale tylko współczuła. Nazywała Jezusa więźniem tabernakulum. Jedno z takich jej określeń Jezusa, więzień tabernakulum. To dziecięce umiłowanie Jezusa rozwijało się z jej duchowym wzrostem. Zrozumiała, że to właśnie Jezus w Eucharystii stanowi centrum świata duchowego. I tutaj trwała w miłowaniu, przychodziła po siły, do Jezusa biegła, żeby mu opowiedzieć o troskach i jemu zanosiła prośby. Można powiedzieć, że tabernakulum stało się dla siostry Wandy w jej życiu takim kompasem w decyzjach, które podejmowała dotyczących codzienności. Kiedyś w przypływie takiego apostolskiego zapału napisała taki referat dotyczący właśnie Pana Jezusa i Eucharystii. Napisała tak: nie dość opuścić zło, unikać grzechu i okazji do niego. Aby być doskonałym, potrzeba iść w ślady Jezusa. Pójdź za mną. Przede wszystkim dusza musi pochłonąć ogień miłości Bożej, a ten ogień wypływa z Najświętszego Sakramentu, który jest rozkoszą wszystkich serc szczerze Panu oddanych. Staje się on osią ich życia, przedmiotem zabiegów i trosk. Cierpimy, widząc w nas samych i w otoczeniu tyle zaniedbania, opuszczenia, niewierności. Z lękiem zbliżamy się do ołtarza. Lękamy się i drżymy. Boże, my tak łakniemy, a głodne żyć nie możemy bez chleba anielskiego, bez Twojej miłości. Cały ten referat jest piękny i porywający, ale ja go skrócę, przepraszam, ze względów czasowych.
Pan Jezus w czasie tych godzin adoracji także otwierał przed Wandą swoje serce. Opowiadał jej o swojej samotności, o opuszczeniu, szczególnie o opuszczeniu od osób, które wybrał, żeby były blisko Niego, by Mu towarzyszyły, od kapłanów i od osób zakonnych. Na modlitwie otrzymała także światło i wezwanie do szczególnej misji, jaką zlecił jej umiłowany. Ufaj, jam zwyciężył świat. Wynagradzać masz za zniewagi uczynione w Eucharystii. A więc wynagradzała za te zniewagi. Matka Boża także w listopadzie 1941 roku podczas modlitwy w Ostrej Bramie usłyszała słowa Maryi: nie smuć mego syna, od krzyża nie uciekaj. Jesteś narzędziem w jego myślach. Nie twórz się wichrów, bo one są konieczne na doświadczenie twojej miłości. Masz być ofiarą do zniszczenia na wzór najukochańszego syna mego. W czasie podniesienia zdarzały się takie sytuacje, że Wanda nie widziała hostii, tylko ręce kapłana, a nad nim stał Pan Jezus ze zranionym sercem. Wygląd twarzy miał łagodny, ale zmartwiony. Patrzyłam tak długo, jak długo kapłan trzymał ręce, to znaczy hostię, a gdy oddałam mu pokłon, niezdolną już byłam wymówić Pan mój i Bóg mój. Jezus zaczął się użalać na niektóre braki, zniewagi w uczczeniu boskiej miłości w Najświętszym Sakramencie, nawet przez kapłanów. Mówił, że w zamian za miłość otrzymuje zniewagi. Tak więc misją Wandy, jeśli chodzi o Eucharystię, stało się wynagradzanie za brak wiary w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, za świętokradzkie przyjmowanie Pana Jezusa, za świętokradzkie odprawianie mszy świętej, za nienależny czy zbyt mały szacunek. I jak gdyby to wszystko stało się w pewnym sensie misją czy pragnieniem jej życia. Ona pisała tak: nieznaną jestem i taką umrzeć pragnę. O Boże mój, pragniesz ode mnie tej ofiary. Święta siostra Faustyna napisała kiedyś, że aniołowie zazdroszczą nam dwóch rzeczy: cierpienia, Eucharystii i cierpienia, o tak. I to umiłowanie Jezusa Eucharystycznego to właśnie był taki charakterystyczny rys Wandy. Dzięki łasce Bożej dane jej było zobaczyć, jak wielkim darem jest ofiara mszy świętej. Jak ona mówiła, potrafi skrócić kary czyśćcowe, otworzyć bramy nieba, umocnić cierpiących, dodać ufności tym, którzy stoją już na progu rozpaczy. Szczególnie modlitwa właśnie eucharystyczna była jej umiłowaną modlitwą. Kolejnym rysem była kwestia cierpienia. Cierpienia, które Wanda przyjmowała i składała Chrystusowi jako znak swojej miłości. Pan Jezus powiedział jej tak: chcę, abyś była ukrzyżowaną za tych, którzy krzyża znać nie chcą. A szczególnie chcę cię ukrzyżować za tych, którym łask nie skąpię. Cierpienie było codziennością siostry Wandy. Naprawdę towarzyszyło jej w codzienności. Z miłością ofiarowała Jezusowi wszystkie choroby, wszystkie trudności i niezrozumienie, z jakim się spotykała. Pamiętamy, jak Pan Jezus jej powiedział: będziesz całe życie za nic mianą, niezrozumianą, będą cię usuwać, ale ja cię wspomogę. No, spełniły się słowa Pana Jezusa. Naprawdę dotrzymał słowa i Wanda w taki sposób przez to życie przechodziła. Była niezrozumiała, była usuwana w różnych miejscach, sądzona, nie uznawano czy nie rozpoznawano jej powołania, jej wybrania. I to jest prawda, to można wyczytać, kiedy Państwo będą czytać te książki, to tam wyraźnie jest to opisane także. Na czym polega fenomen siostry Wandy w tym wypadku? Polega na tym, że każda trudność, jaką przeżywała w codzienności, każdy ból i każde cierpienie
stawało się dla niej okazją do ofiarowania tego Jezusowi z miłością. Czyli to, co pierwotnie stanowiło zło, no bo nie było dobrem niezrozumienie, brak szacunku i tak dalej, ona zamieniała w miłość. I to właśnie było jej zwycięstwo nad złem. To było jej zwycięstwo nad szatanem. Można powiedzieć, że w wypadku siostry Wandy szatan ginął od swojego oręża. Im więcej na nią spadało niezrozumienia, tym bardziej ona zamieniała to w miłość. Takim szczególnym darem i posłannictwem, które właśnie jest podkreślone w tej książce, to jest ofiarowanie cierpienia za kapłanów, zakonników, za nasze zgromadzenie również. Wszystkie te chwile miłe i bolesne masz ofiarować za kapłanów i zakony. To było dla Wandy takim szczególnym wyzwaniem i charyzmatem. Pan Jezus ją przez życie prowadził i te wszystkie cierpienia także miały ten wymiar wynagradzania za kapłanów i za osoby zakonne. Wanda, kiedy zapisywała te swoje rozmowy z Jezusem, dała nam niesamowicie piękne świadectwo o tym, jak wielkim darem jest kapłaństwo, jak wielka jest godność kapłana. W jednym miejscu zapisała tak, jak Pan Jezus mówi do kapłana. Miej niezachwianą wiarę, ufność miej w krzyżu. Bądź kapłanem według mojej myśli i pragnień. Bądź ukrzyżowany światu, od krzyża się nie odrywaj. Toń stale w mojej miłości, w pełnieniu woli mojej, w ofierze aż do zniszczenia. Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że kapłaństwo zostało ustanowione ze względu na Eucharystię i przez nią kapłani najlepiej służą ludziom i wspólnocie Kościoła. Kapłani, sprawując sakramenty, nieustannie obcują ze świętością Boga. Z notatek Wandy poznajemy, że kapłaństwo to nie jest tak, że to człowiek daje siebie Bogu. Człowiek odpowiada na zaproszenie Boga. Pierwszym słowem w tym dialogu jest słowo ze strony Boga, które polega na miłości, na wybraniu. Natomiast podjęcie powołania to jest odpowiedź. I zawsze tak jest. To nigdy nie jest tak, że to człowiek mówi, tak, ja się zmobilizuję i dam Ci Boże swoje życie. To zawsze jest odczytanie tak wielkiej miłości, że w odpowiedzi na tę miłość ja mogę ofiarować jedyne, co mam, siebie samego. I tak samo jest w życiu zakonnym. Tak jest w powołaniu każdej osoby, myślę. Różnie je realizujemy, ale każdy w naszym życiu, kiedy spotka się z miłością Boga, to chce na tę miłość odpowiedzieć. I Pan Jezus powiedział Wandzie coś takiego. To był dialog miłości Chrystusa z duszą. Wanda zapisała tak. Nie wyście mnie wybrali. Myślałem o Tobie wcześniej, niżeli Ty o mnie. Wcześniej niż przyjąłem człowieczeństwo. Myślałem o każdej poszczególnej duszy i pragnę ich szczęścia dla siebie, dla Was. To była chwila jakaś dziwna do określenia. Uczułam niby uścisk Boży, nie do mnie osobiście, ale do całego świata i pragnienie takiego nawzajem. Może źle się wyrażam, ale na tyle mnie stać. Zrozumiałam, że Przenajświętsza Trójca, której pojąć rozumem nie mogłam, to właśnie ona. Potem wyszczególnienie tylko kapłanów. I najukochańszy niejako zamienił się w każdego, a krew z rany jego serca spłynęła na nich. W końcu krzyż, Jezus z kapłanem na krzyżu. Nie wyście mnie obrali, ale jam was obrał. Pan Jezus mówił jej, każdy kapłan ma więcej trudności niż zwykły człowiek, no bo jest na świeczniku. Dzieląc się z Wandą swoimi bólami, powiedział, że najbardziej martwi się gasnącą wiarą w Jego obecność w Najświętszym Sakramencie. Określił tak misję Wandy. Szukałem dla serca mego ofiary, która by chciała poświęcić się jako hostia dla wypełnienia moich zamiarów. Chcę w Twoim sercu spocząć miłość moja,
którą świat gardzi, znieważa i odrzuca. Dawał jej poznać właśnie wielkość i godność kapłaństwa. Mówi o kapłanie, o drugim Chrystusie w ten sposób. Pomimo nędznej istoty Twojej, nic mnie nie powstrzymało od braterskiego wybraństwa i wcielenia się w Ciebie, kapłana. Nie odmawiam Ci pomocy żadnej. W pierwszym rzędzie łaski nieba, światło, wiedza, miłość na Ciebie spływają. O każdym kapłanie myślałem od wieków. Wybraństwo największe. Kapłan rodzi się z łona Trójcy Przenajświętszej przez sakrament kapłaństwa. Jezus wybrał kapłana od wieków do apostolstwa, w uświęcaniu dusz i do innych swoich celów. Jezus wskazywał siostrze Wandzie, że godność kapłana związana jest z tajemnicą Eucharystii, której kapłan jest sługą. Mówił: kapłan to ja, hostia to ja. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. To nie słowa kapłana, ale moje. Pomimo grzechów wybrałem apostołów. Są bliżsi i dalsi, a wybraństwo równe. Opisuje siostra Wanda, że widziała w różnych sytuacjach, tak jak wcześniej mówiłam, kiedy była msza święta, w momencie przeistoczenia, znikał kapłan, pokazywał się Chrystus. I ona widziała tego Jezusa. Jeśli kapłan był w stanie grzechu, to Chrystus ukazywał jej się w szatach zakrwawionych, czerwonych. To zachwycenie tak wielką miłością, jaką Jezus czuje do kapłanów, stało się dla siostry Wandy podstawą do tego jej nieustannego składania ofiar w codzienności. Pan Jezus pokazywał jej swoje wielkie tajemnice, ale też pokazał jej grzech i słabość i to, jak ranią jego serce. Wanda niejednokrotnie miała poznanie stanu duszy kapłanów i innych osób. Każda słabość, grzech i upadek innych i własny były dla nią motywacją do oddania w ofierze wynagradzającej wszystkich swoich cierpień, nieporozumień. Towarzyszenie Jezusowi na krzyżowej drodze, cierpienia związane z niezrozumieniem ze strony ludzi, upokorzenia w więzieniu i na Syberii, to wszystko stało się darem dla Jezusa. Próbowała nie zmarnować najmniejszego bólu, najmniejszego cierpienia, ale ze wszystkiego uczynić dar miłości. Pan Jezus powołał Wandę także w szczególny sposób do tego, aby towarzyszyła mu w jego przeżyciach na krzyżowej drodze. Kiedy Wanda otrzymała łaskę stygmatów, otrzymała także taki dar, że towarzyszyła Jezusowi w jego krzyżowej męce. Zaczynało się to od czwartku, od ogrodu Getsemani. Szła razem z Jezusem do ogrodu Getsemani, potem towarzyszyła mu na drodze krzyżowej. Na początku opisuje, że widziała Jezusa, jak szedł tą drogą krzyżową i niejako była widzem. Ale później, w miarę tego, jak gdyby postępowała ta jej miłość, Pan Jezus tak jak gdyby pozwalał jej zajmować jego miejsce. Na czym to polegało? Że ona czuła, że to ją biją, że to ją ranią. Siostry były świadkiem biczowania, które jak gdyby rzucało nią tak, że jedna z sióstr trzymała ją, żeby nie upadła, siedząc na łóżku to się odbywało. Ksiądz Ząbek opisał moment ukrzyżowania i śmierci Wandy. I to był też taki właśnie przejaw tych jej ekstaz. Wanda opisuje to tak, na przykład: jestem w ogrodzie, w Getsemani, bądź wola Twoja. Dusza trochę trwoży się, Jezu, gotowe me serce na wszystko. Słyszę, jak zbiera się tłuszcza, która składa się z kapłanów i z zakonnów. Słyszę, jak bluźnią, szydzą z ofiary krzyżowej mojej, że niby Jezus Chrystus nie cierpiał i że Pan Bóg w ogóle jest niecierpiętliwy, a że ja jestem głupią, zgadzając się na cierpienia. Teraz chwila miłosna z najukochańszym. Wandziu, od mojej rany. Łączę stale ofiary miłości we mszy świętej i Ciebie ukochałem dla tych dusz. Nie trwóż się, ale bierz ten krzyż i poddaj się przybić zupełnie.
Ja stale jestem z Tobą. Kiedy ból stawał się zbyt ciężki na tej krzyżowej drodze, Pan Jezus umieszczał ją w ranie swojego serca. Ten opis, o którym mówiłam, spowiednik siostry Wandy, ojciec Ząbek, zanotował tak. Inne objawy ekstazy wystąpiły w przeżyciu męki Chrystusowej na początku Wielkiego Postu w 1947 roku. Biczowanie, przechylanie się i kurczenie. Nie towarzyszyły im żadne jęki ani westchnienia. Była tak głęboko skupioną, że robiła wrażenie, jakby spała. Inne szczegóły uchodziły uwagi, bo nie wiadomo było, jak długo to potrwa, co będzie dalej. Wrażenie jakiegoś wielkiego cierpienia udzielało się bardzo dosadnie. Ucisku cierniowej korony, dźwigania krzyża nie zauważono, a może nie umiano pochwycić. Natomiast niezatarte wrażenie wywierało konanie na krzyżu. Leżąc na wznak na łóżku z nakryciem pod szyję, ręce trzymała sztywno rozpięte na krzyżu. Palce były trochę skurczone, korpus cały był skrzywiony. Wyraz twarzy przejmował śmiertelnym, wychudzonym, wybladłym wyglądem. Wrażenie konania było tak naturalne, a zarazem ciężkie, iż się wydawało, że Wanda naprawdę w tej chwili kończy życie. Ciężkim oddechem, rozchylonymi umiarkowanie ustami, tak jakby chwytała powietrze, ten oddech przy podnoszących się wysoko piersiach stawał się coraz rzadszy, taki umęczony, aż miażdżący. Wreszcie skłonienie głowy i koniec. Po chwili bez wstrząsu, bez jakiegokolwiek podrywu, bez jakiegoś oryginalnego przejścia, ale też bez śladu, jakiejś granicy między życiem i śmiercią, bez przecierania oczu, bez przeciągania się jak po obudzeniu ze snu, robiła się Wanda żywa, spokojnie patrząca na nas. Tak jak mówiłam, Wanda zmarła w 2003 roku. W czasie mszy świętej pogrzebowej siostry Wandy jej wieloletni przyjaciel, ksiądz Jan Pryszmont, powiedział: postać siostry Wandy i koleje jej życia winny napełniać nas otuchą i radością. Ułatwiają one zrozumienie przedziwnych dróg działania Bożego. Oby dzieje siostry Wandy były także światłem na naszej drodze, a zarazem stały się zachętą do modlitwy o dar łaski wiernego kroczenia drogą realizacji naszego zbawienia. Obyśmy mogli w przyszłości podziwiać cuda łaski Boga Miłosiernego. Powiem szczerze, że gdybym chciała jeszcze dokładniej to wszystko opisać, opowiedzieć, co tutaj napisałam, to potrzebowalibyśmy dodatkowej godziny. Ale myślę, że to nie o to chodzi, żeby powiedzieć wszystko. To, co najistotniejsze, co chciałabym, żeby Państwo zapamiętali, co chciałabym, żeby było takim przesłaniem, to to, że Wanda została powołana, wybrana przez Jezusa, który pokazał jej wielkość swojej miłości i to, jak bardzo rani go grzech. I ponieważ Wanda zobaczyła tę miłość i to, jak rani go grzech, odczuła, że jej powołaniem jest wynagradzanie, i wykorzystywała do tego wszelkie cierpienia, wszystkie trudności, to wszystko, co spotykała na drodze swojej codzienności. Nie szukała nic wielkiego. To, co w codzienności przychodziło na nią, ofiarowała Jezusowi jako dar miłości, jako wynagrodzenie. A to jest możliwe dla każdego z nas. Nie każdego Pan Jezus prowadzi tak trudną drogą. Ale każdy z nas ma trudności. Także mamy wielkie dary, które możemy Jezusowi ofiarować i chciałabym, żeby to było właśnie to, co Państwo zapamiętają i do czego serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo.